Cześć, z tej strony pedagog Michalina. Dzisiaj opowiem Wam o tym, czym jest lateralizacja i jak ją zbadać. Na końcu tej części praktycznej pokażę także kilka ćwiczeń. Zapraszam. Film powstał dzięki świetnej książce z wydawnictwa Harmonii, Mój profil dominacji, której autorką jest dr Violetta Florkiewicz, logopeda, oligofrenopedagog, a także autorka licznych treści na temat terapii pedagogicznej. No i właśnie autorka tutaj przedstawia narzędzie do diagnozy lateralizacji w formie obrazkowej. Test mamy w dwóch wersjach. Dla dzieci, które nie skończyły 7 roku życia oraz dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób dorosłych. Test, znaczy jego użycie, jest przeznaczone właściwie dla każdego, kto jest zainteresowany diagnozą lateralizacji, czyli dla rodzica, nauczyciela, terapeuty. Zaletą tego testu jest z pewnością dostępność, w tym sensie, że nie tylko pracownicy poradni mogą z niego korzystać. Stosunkowo krótki czas badania i bardzo łatwy sposób interpretacji wyników. Sama książka jest podzielona na takie dwie główne części. W tym sensie, że w tej części teoretycznej mamy podsumowanie wiedzy na temat lateralizacji, natomiast w części praktycznej mamy narzędzie diagnostyczne, opis procedury badawczej, interpretacji wyników oraz na końcu coś bardzo ciekawego i mega praktycznego, a mianowicie przykładowe scenariusze zajęć dla dzieci z zaburzoną lateralizacją. Na początku trochę teorii standardowo i zajmiemy się zagadnieniem lateralizacji. Lateralizacja to inaczej dominacja stronna albo asymetria funkcjonalna, która odnosi się do parzystych narządów ruchu oraz organów zmysłu, które znajdują się po prawej stronie ciała albo po lewej stronie ciała, czyli preferencja co do używania oka, ucha, ręki i nogi. Etapy kształtowania się lateralizacji. U noworodków ciężko jest doszukać się takich objawów, które mówiłyby o dominacji strony już na tym etapie rozwoju, choć warto zauważyć, że już w momencie narodzin dziecko posiada takie mechanizmy genetyczne, które sprzyjają kształtowaniu się właśnie dominacji stronnej. Jeżeli chodzi o ten pierwszy etap rozwoju, w momencie kiedy dziecko zaczyna chwytać różne przedmioty, to również ciężko tutaj mówić o jakiejś dominacji stronnej, ponieważ tam, gdzie dziecku podamy zabawkę, tam ono złapie. Pierwsze symptomy prawo- lub leworęczności mamy około 9 miesiąca życia dziecka, w momencie, kiedy dziecko zaczyna wskazywać palcem. Robi to celowo prawą bądź lewą ręką. Po skończeniu 1 roku życia dziecko zaczyna doskonalić tą umiejętność chwytania, podnoszenia różnego rodzaju zabawek i również zaczyna to robić konkretnie prawą albo lewą ręką, ta, która u niego dominuje. W wieku 2-3 lat możemy mówić o stosunkowo silnie ustalonej praworęczności, natomiast w wieku 3-4 lat o ustalonej leworęczności. Natomiast sam proces kształtowania się dominującej ręki powinien być zakończony w wieku 6-7 lat. Natomiast jeśli chodzi o dominację nogi, to możemy zaobserwować już w wieku 2 lat, kiedy dziecko będzie to robiło raczej tą nogą dominującą. I są to takie czynności jak przeskakiwanie przez kałuże, wchodzenie po schodach albo wchodzenie na zjeżdżalnię. Natomiast cały profil dominacji stronnej będzie ukształtowany około 12 roku życia. Teraz kilka słów na temat modelu lateralizacji. Mówimy o lateralizacji jednorodnej wtedy, kiedy dominujące narządy ruchu i zmysłu są usytuowane po jednej stronie osi ciała. Czyli mamy tutaj prawostronną i lewostronną lateralizację. Kiedy mamy prawostronną, no to mamy prawooczność, prawouszność, praworęczność i prawonożność. Mówimy także o lateralizacji niejednorodnej. Charakteryzuje się brakiem zdecydowanej dominacji narządów ruchu i zmysłu po jednej stronie osi ciała. Lateralizacja skrzyżowana to ta
charakteryzuje się przewagą czynnościową narządów ruchu i zmysłów usytuowanych po obu stronach ciała. Na przykład prawa ręka, ale lewe oko. Mówimy jeszcze o lateralizacji nieustalonej. Polega głównie na tym, że dziecko używa różnej ręki do różnych czynności i sprawia wrażenie, jakby miało takie dwie lewe ręce. Warto dodać, że to ten drugi model lateralizacji, czyli lateralizacja niejednorodna, mogą być powodem trudności w uczeniu się, między innymi trudności w czytaniu i pisaniu. Same narzędzie diagnostyczne to test obrazkowy, który polega na tym, że osoba wypełniająca ten test projektuje swój model lateralizacji na te postaci zamieszczone na przykładach. Tutaj mamy zestaw obrazków do badania preferencji w zakresie jednego z oczu. Dalej mamy analizę i interpretację wyników badania, arkusz wyników badania oraz kryteria oceny siły preferencji w zakresie tego badanego jednego z oczu. I tym sposobem badane są wszystkie te narządy ruchu i organy zmysłów. Na podstawie tej książki podam Wam teraz kilka przykładowych zadań, jakie są wykorzystane do badania profilu dominacji. Jeżeli chodzi o preferencje w zakresie jednej z rąk, to pisanie długopisem w zeszycie liter, rozcinanie nożyczkami kartki papieru, temperowanie ołówka za pomocą temperówki. Należy określić, czy robimy to prawą czy lewą ręką. Preferencja jednej z nóg. Przykładowe zadania. Wchodzenie po schodach, wchodzenie na drabinę, kopnięcie piłki. Preferencja jednego z oczu. Zabawa kalejdoskopem, zaglądanie przez dziurkę od klucza, oglądanie przedmiotu przez lupę i preferencja jednego z uszu. Słuchanie dźwięków muszli, odbieranie telefonu, słuchanie cicho grającego radia. Teraz może kilka słów o zaburzonej lateralizacji. Wymienia się tutaj dominację skrzyżowaną, obuoczność i oburęczność. Oburęczność, czyli lateralizacja nieustalona, charakteryzuje się tym, że nie ma podziału naszych rąk na tą rękę dominującą i podporządkowaną. Wśród uczniów oburęcznych możemy zaobserwować m.in. następujące trudności. Nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, nieprecyzyjne ruchy rąk, czyli w tej zakresie motoryki małej, to także trudności w wykonywaniu skomplikowanych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym albo wolne tempo pracy w czynnościach na przykład samoobsługowych. Jeżeli chodzi o zjawisko obuoczności, czyli o takiej sytuacji, kiedy mamy zmianę roli wiodącej oka, czyli raz prawe, raz lewe, wówczas możemy zaobserwować takie trudności jak przeskakiwanie liter, sylab albo całych wyrazów podczas czytania, a podczas pisania na przykład niewłaściwe zapisywanie danych w tabelkach albo schematach, albo w ogóle ułamków dziesiętnych. Dominacja skrzyżowana sprawia największe trudności, kiedy dotyczy ręki i oka, czyli koordynacji wzrokowo-ruchowej. Na przykład w sytuacji, kiedy dominuje prawe oko i lewa ręka. Wpływa ona przede wszystkim na dezorganizację czynności pisania. Bardzo często zdarza się, że dzieci z tą trudnością, czyli dominacją skrzyżowaną, mogą zapisywać te litery niekształtne, rozpoczynają zdania od środka linijki, ich zdania wychodzą poza margines. Na koniec, tak jak mówiłam, opowiem o przykładowych ćwiczeniach, które można stosować z dziećmi z zaburzoną lateralizacją na podstawie tej części praktycznej. Pierwsze z nich – zajmij swoje miejsce. Ja osobiście nazwałabym to zadanie kopciuszkiem, dlatego że polega dokładnie na szukaniu właściwej stopy i dłoń. Nauczyciel wcześniej przygotowuje kartki ze śladami właśnie rąk i stóp
rozkłada je po całej sali lekcyjnej, a zadaniem dzieci jest szukanie zarówno prawej dłoni, jak i lewej, jak i prawej stopy i lewej i dopasowywanie po prostu tych odcisków na kartkach. Żywe obrazy. To bardzo ciekawe zadanie i polega na tym, że dziecko otrzymuje konkretne instrukcje. Na przykład będziesz miał jabłko w prawej dłoni, a nie wiem, parasol w lewej, na głowie będziesz miał kapelusz, do lewego ucha będziesz miał przyczepioną wiśnię i tak dalej. I potem nauczyciel robi tej grupie dzieci zdjęcia i sprawdzają wspólnie, czy rzeczywiście zgodnie z instrukcjami udało się tym dzieciom przebrać. Koło L i koło P. Ćwiczenie polega na tym, że w sali lekcyjnej umieszczamy dwa dość duże koła i oznaczamy je literką L i P. Zadanie polega na tym, że dzieci rozbiegają się po całej sali i na określony znak dziecko wbiega do tego kółka, przy którym akurat było najbliżej, ale określoną nogą. Kiedy jest przy kółku z literką P, no to wskakuje do niego prawą nogą. Można też dodać inne elementy, na przykład prawą nogą i podnosi jeszcze prawą rękę. No dziś już kończymy. Zasłuchajcie sobie tą książkę za konkrety. Jak już zauważyliście zapewne, bardzo lubię, kiedy mamy na początku tą część teoretyczną, uporządkowanie wiedzy na temat danego zagadnienia, a potem tą część praktyczną. I mam nadzieję, że dzisiaj skorzystaliście zarówno z jednej, jak i z drugiej części. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem.